Co by się stało, gdyby Rosja przeszła rewolucję bolszewicką znacznie wcześniej niż miało to miejsce w rzeczywistości, czyli niestety nie będzie wolnej II Rzeczpospolitej oraz gigaczada Józefa Piłsudskiego, by powstrzymać czerwoną zarazę. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Dzisiejszą kampanię w Wiktorii 3 rozegram troszeczkę niestandardowo, bo rozwiążemy problem rosyjskiego bimbru. Po prostu Rosjanie będą pili ropę. A tak na serio, początkowo chciałem zagrać pod społeczeństwo egalitarne, czyli wiecie, władza dla ludu, pokaż światu, co oznacza wolność, równość i tak dalej. Nawet Rosję mamy tutaj do wyboru. Ale wtedy zobaczyłem, że celem tej kampanii jest promowanie myśli liberalnej. Ale jak to tak, promować inteligencję? To przecież nie jest rosyjska droga do równości. Dlatego celem kampanii będzie zostanie hegemonem świata i przekonanie krajów na świecie, że rosyjska droga jest najlepsza. Tym razem zagram również na bezwzględnym AI z poziomem agresywności bardzo wysokim. Ciekawe, czy będzie trudniej. Rosja to kraj z całkiem dużym PKB, ale niekoniecznie obywatelom żyje się tutaj najlepiej. Chociaż Mikołaj z brodą jest jak najbardziej zadowolony. Tylko te kobiety wciąż narzekają. Nie wiem czemu, przecież mogą kopać doły. Naszym obecnym władcą jest niestety uzurpator, car Mikołaj Romanow. A będziemy dążyli do jego obalenia. A czy pokojowo, czy przez drogę rewolucji, to zobaczymy w praniu jak wyjdzie. Niestety wspiera on zgromadzenie szlachty, a zgromadzenie w szlachty wspiera cara. Pałujemy też już na początku rozgrywki inteligencję, ale niestety musimy im odpuścić i zacząć promować myśl kapitalistyczną. Przynajmniej na razie, no fabryki ktoś musi zbudować, żeby docelowo pracowali tam nasi robotnicy, którzy dołączą do związków zawodowych. Rosję czeka naprawdę wiele reform. Wciąż mamy pańszczyznę, supremację narodową oraz religię państwową, a docelowo chcemy przekształcić ten kraj w republikę samorządową. Mimo iż społeczeństwo jest naprawdę nieczytate, jedno z najgorszych na świecie, to technologicznie aż tak zacofani jakoś nie jesteśmy. Mimo wszystko w pierwszej kolejności wynajdźmy tokarki i zajmijmy się naszym przemysłem. Zreformujmy nasz rząd, wprowadźmy do niego siły zbrojne, zacznijmy przeprowadzać kilka bardzo szybkich reform, takich jak policję wyspecjalizowaną. Mamy dość sporo populacji, dlatego dobrym pomysłem będzie wprowadzenie kilku podatków konsumpcyjnych, na razie dla biedoty, bo bogatych ludzi za dużo nie mamy. Będę też dążył do podporządkowania Azji Centralnej dla Rosji, dlatego pierwszą wojną, którą wypowiadam, jest atak na Persję i uczynienie z tego kraju naszej marionetki. W końcu armię mamy gigantyczną i powiem szczerze, liczę na to, że nasi generałowie zginą na froncie. Bo niestety taki Michał wspiera niewłaściwą partię. I do tego jest pacyfistą, jako marszałek. Już nie wiem w sumie co gorsze. Przy okazji spełnimy jeden z celów kampanii, czyli utrzymanie państw poddańczych. Przez jakiś czas na pewno. Jako, że jesteśmy mocarstwem światowym, możemy zadeklarować i również nasze interesy w Afryce, czy też Ameryce Południowej. Jednocześnie zacząć robić kolonie w Kazachstanie oraz zbliżając nasze granice do Japonii. Wszystko w celu naprawy anime. W międzyczasie też poprawiajmy relacje z Austrią, Prusami, żeby za bardzo nie wpierniczali nam się do naszych działań na świecie. Ach, te rosyjskie desanty czasem nawet się udają i dzięki temu nasza ofensywa postępuje bardzo sprawnie. Do czasu utworzenia się znowu z tyłka wielu frontów, wtedy wszystko się sypie jak zawsze. Opinia rosyjska na świecie jest standardowa, bez zmian, czyli haniebna opinia, wszystko się zgadza, a my podbiliśmy Persję oraz Afganistan. Obecnie w naszych zakładach produkcyjnych brakuje nam wszystkiego, więc może czas sięgnąć po import? Rosja to naprawdę rozległy kraj, w którym większość terenów nie jest pod naszą bezpośrednią kontrolą. I co do zasady, wszystko co jest przed Uralem, raczej chcemy kontrolować, a co jest za Uralem, pozostawiamy jako obszary niekontrolowane, bo to zwiększa migrację do tamtych terytoriów. No i jeszcze oprócz Kaukazu, tutaj też nie chcemy tego kontrolować bezpośrednio. Kryzys egipsko-osmański, mam go totalnie w poważaniu. Trzeba przejrzeć jeszcze nasze szlaki handlowe, bo wszyscy mi kradną drewno, dosłownie wszyscy. I co gorsze, Bimber również. Aż z przyjemnością zwolnię tego generała. Nasze nowe o powstałych koloniach afrykańskich trzeba pobudować porty, żeby podłączyć je do naszego rynku. Zresztą tak samo w Ameryce Południowej, czy też Japonii. Wynaleźliśmy kolej, co jest super sprawą, bo będziemy mogli zrobić
kolej transsyberyjską. Czas wprowadzić całkowity rozdział religii państwa, chociaż przez to, że posiadamy cerkiew Wasyla Błogosławionego, może być dość trudne. Świat znowu kocha Rosję, więc czas znowu zwiększyć nasze dominium. A, tylko jak zwykle mam wojsko chłopskie, a tu trzeba przygotować się do wojen. Pierwsze kopalnie złota i pierwsza większa rozbudowa kolei w Rosji. Powiem szczerze, lubię tak zrobić, że wszędzie zbuduję na naszych prowincjach po jednym poziomie kolei i następnie biorę, ustawiam automatyczną rozbudowę. Całkiem fajnie się to sprawdza w większości wypadków. Udało nam się zdobyć dwa sojusze z mocarstwami, nie wiem po co, potem je zerwiemy. Fajne jest to, że Francja i Austria z automatu nas poprą w naszych żądaniach. Wielki głód. Coś ostatnio nie umiem tego ominąć. Ale oni mają jedzenie, niewiele im brakuje, to o co chodzi w ogóle? Wspaniałe rosyjskie zwycięstwo. Ciuch, ciuch, Moskwa i Oszock. Zrobione połączenie i niech wszyscy zapierniczają do kopalni. Przyłączyliśmy Persję do nas, nie ukrywam, będę potrzebował ich surowców, głównie trawki, bawełny oraz jedwabiu. Interwencjonizm i od razu kasa na plusie. No to możemy teraz się wziąć za rozbudowę naszego kraju naprawdę szybko. Czas nasłać urzędników na moich obywateli, żeby ściągali więcej podatków, bo robimy bardzo duży rozwój naszej edukacji. Siła związków zawodowych rośnie, już nawet są bardzo zadowoleni i zwiększają mi moc przerobową, a ich atrakcyjność, no, leci w górę. Rozwijam też nasze rybołówstwo i powiem wam szczerze, zrobiła mi się taka ochota na rybę z frytkami. Chyba wiem, co dzisiaj będzie na obiad. Czas przygotować kraj do nadchodzących zamieszek. No tak, jak będziemy reformowali monarchię w republikę samorządową, może być bardzo niewesoło. Wreszcie, publiczne ubezpieczenie zdrowotne. To może teraz czas zadbać o pieniądze na to ubezpieczenie, prawda? A to niespodzianka. Od razu rozwijam to ubezpieczenie prawie na maksa. Rosja stała się krajem płynącym żelbetonem oraz stalą. Tylko szkła mi bardzo brakuje. Bardzo. Anarchizm! Wreszcie! Echa rewolucji! Czyżby wreszcie się miało zacząć? I od razu czemu dążenia do liberalizmu? Ja tego nie rozumiem. W tym kraju żyje się zdecydowanie nie po rosyjsku. Ale Mikołaj nadal bardzo uśmiechnięty. No chyba jest po prostu wiecznie zadowolony. Ciekawe, jaką rewolucją mi się to zakończy, bo nikt tego nie popiera. Więc teraz dążmy do ustanowienia Republiki Samorządowej. Radykałowie ubrań! Ruch radykałów zyskuje na popularności. Widzę tutaj obcą agenturę zdecydowanie. A jego przedstawiciele stają się coraz bardziej agresywni i trudni do kontrolowania. Na ulicach słychać nawoływania do rewolucji. Koniecznością mogą okazać się zastosowania ekstremalnych środków. Powiem szczerze, tajna policja to jest chyba to, na co powinniśmy liczyć. Nie, to się nie uda. Dosłownie wszystko do Uralu będzie mi się buntowało. No nic, trudno. Ale wiosna ludów nadeszła. No to teraz tak. Jak generał jest tradycjonalistą, leci na Syberię. A co zrobić, jak ktoś jest bezideowcem? Też na Syberię. Nie można takim ufać. Komunista. Brzmi dobrze. Jaki on czerwony. I tak powinno być. Teraz tak totalnie off-topowo. Czy macie jakieś mody, które utrudniają tą rozgrywkę w Victorii 3? Bo nie ukrywam, obecnie jest dość łatwo. Lub ogólnie, jeżeli macie jakieś mody, które chcielibyście zobaczyć na filmach, dajcie mi znać. Rewolucja! Nareszcie! Tylko tak jakoś ona niezbyt chętnie chce wybuchnąć. Dobre słowo rewolucja. Orędownicy liberalnych rewolucji chcą rozprzestrzenić swoje idee również na sąsiednie państwa. Niech wszyscy o nas usłyszą. Naród wybrał! Zdecydowanie naród wybrał. Tak, tak, na pewno. Zdrastwujcie, towarzysze! Przed wami Związek Radziecki pod władzą pierwszego sekretarza Juriego Kutasiowa. To naprawdę źle zabrzmiało. Dmitrij Rostopczyn zmienia organizację armii. Wskutek tego siły zbrojne to teraz Radziecka Armia Czerwona. Wojsko będzie bronić dyktatury proletariatu. Za ojczyznę! Co prawda stworzyliśmy Związek Radziecki troszeczkę bezkrwawo, tak nie po radziecku, ale kto by się tym przejmował? Ważniejsza sprawa jest taka, że czas zwiększać Armię Czerwoną. Zwiększmy podatki do budżetu. Może też jest czas na nowe podatki konsumpcyjne. W końcu armia sama się nie opłaci. Tylko kto wybiera tą władzę w tym momencie? Powinniśmy chyba pójść w oligarchię. I pięknie to wygląda, jak wszyscy są w spółdzielniach pracy. Nie ma to jak związkowe zakłady produkcyjne. Siła Armii Radzieckiej rośnie. Ten moment, kiedy wreszcie wyzyskujący kapitaliści będą znali swoje miejsce. A ciężko pracujący robotnicy
rolnicy, jak i mieszczanie będą żyli dobrze. Rewolucja zwycięża! Valerii, Aldenberg i związki zawodowe dowodzą, że Związek Radziecki to miejsce, w którym można zrealizować założenia ruchu związanego z następującą ideologią – radykał. Naszą siłą jest nasz lud. I czas na pierwsze radzieckie wybory. Oczywiście zwycięży tylko jedna partia. Prowadźmy też pobór powszechny. W końcu to jest oczywiste, że każdy członek naszego narodu będzie chciał stanąć w jego obronie. A zagrożenie jest dość spore. Wszystko się zgadza. 98 milionów populacji, 103 miliony oddanych głosów na tudorzystów. A gdzie pozostali? Nie wiem. A kiedy to Finlandia się od nas odłączyła? Nie możemy tak tego zostawić. Fińscy robotnicy potrzebują równouprawnienia. Zachodzi pobór powszechny? Wyzwalanie klasy robotniczej zaczniemy od naszego sąsiada Chingu. W końcu tam jest najwięcej tych robotników. Wojsko ulepszone, marynarka w sumie też teraz ulepszana. No to czas rozpocząć nasze wojny. Aha, tylko Ching ma jakąś swoją wojnę. Okej, no to może jednak najpierw zadeklarujmy nasze interesy w innych regiona świata, równość klasy robotniczej po prostu dotrze wszędzie. Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdyby głównym celem wojny nie była zmiana reżimu, na tym bardziej prawidłowy. I cesarstwo Qing chyba się poddało. Zgadza się, poddali się. To chyba nas oszukali. Tu wciąż jest cesarz na tronie. I cesarstwo absolutne. W takim razie wszystko jasne, tylko bezpośrednie zwierzchnictwo Związku Radzieckiego może zapewnić bezpieczeństwo robotników. Dlatego nie popełnimy błędu innych pokojowych państw i zaczniemy od obalenia najpotężniejszego imperium na świecie, czyli Wielkiej Brytanii. Chyba wszystkich wkurzyłem. W pierwszej kolejności radziecka marynarka topi brytyjską. W końcu nasza jest najpotężniejsza. Widać to na jakości. A sam desant zaskoczył Anglików. Totalnie. Armia Czerwona przenaprzód. Podziwiajcie bohaterstwo moich żołnierzy, bo naprawdę nie wiem, jakim cudem wygrywamy te bitwy. Przyczółek ustanowiony. Imperialiści z Austrii już przystąpili do ataku na nasz Związek Radziecki. No, chcą zapobiec wolności robotników na całym świecie, ale my im się nie damy. Rzesza Cesarska się poddała, zgodziła się ustanowić związki zawodowe w swoim rządzie. Mega dziwne. My tymczasem lecimy zabezpieczyć robotników w Skandynawii. Nie możemy już polegać na jakichkolwiek umowach z państwami zewnętrznymi. One są po prostu niedotrzymywane. Ale tak bez walki? Imperium Osmańskie, nasz odwieczny wróg, również poddał się bez walki. Ach, dobrze, że rozumieją swoje miejsce. Gdańsk albo wojna! Powiedziała Rosja do Prus. Zobaczymy, co będzie. A więc wojna! Pruska flota nie istnieje już dosłownie. Związek Radziecki posuwa się w swoich bojach naprzód. Czas zająć Gdańsk. Wygląda na to, że w Prusach nie słyszano jeszcze o kolei. Praktycznie wszystko muszę podłączyć do mojego rynku. Co tu się stało? Czemu nagle jestem rewolucyjną Skandynawią? Aha! W momencie, kiedy poparłem związki zawodowe w rewolucji skandynawskiej, to przełączyło mnie na rewolucyjną Skandynawię. Fajnie! Kto na to wpadł? To już jakaś wyższa sztuka. 630 milionów głosów, kiedy mamy 121 milionów mieszkańców? To już może budzić pewne obawy wyborcze. Desanty są po prostu boskie w tej grze. Tak ułatwiają kampanię jak nigdy. Bardzo mi świeszy to, że jak bardzo mogę olewać front indyjski. To i tak powoli lecą postępy. Dzięki temu zdobyliśmy Kanadę oraz kampanię wschodnioindyjską. Koniec z wyzyskiem robotników w Indiach. No tego, że Austria odda mi swoją stolicę, to się szczerze mówiąc nie spodziewałem. I przez to mam pewien problem. Ale podporządkowaliśmy Prusy, więc problem się rozwiązał. Co to jest Wielki Manchester i kiedy to powstało? No powiedzmy, że akceptujemy ich istnienie. Jeszcze czas na ostateczne podporządkowanie sobie złych kapitalistów ze Stanów Zjednoczonych. Widać, że kapitaliści nie mają totalnie ducha walki. Nie no, nikt nie chce stanąć do walki ze Związkiem Radzieckim. Co tutaj się dzieje? Wyzwalanie klasy robotniczej obecnie jest mega utrudnione, bo kiedy robimy giga przekoksaną Armię Czerwoną i chyba zmiana reżimu nie za bardzo działa w tej grze. Czemu wszędzie nie ma republik samorządowych? Przecież wygrywam te wojny. Toczenie wojen w taki sposób jest niezmiennie bardzo męczące, dlatego ja wam mówię... Tak, nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy, ale to brzmi mega słodko. A jeżeli chcesz zobaczyć alternatywę historycznej, w której zapobiegam upadkowi Bizancjum i wręcz odtwarzam Imperium Wschodnie, polecam ten odcinek z Europki.